Ulicznym protestom zawsze towarzyszą emocje. Te emocje towarzyszą zarówno protestującym, ale muszą również towarzyszyć tym, których zadaniem jest ten protest zlikwidować. Więc musimy pamiętać o kilku podstawowych regułach, które powinny nam towarzyszyć. Po pierwsze, w czasie interwencji policji zachowajmy spokój. Tylko spokój może zdecydować o tym, że nie zastosowane zostaną wobec nas czynności, które będą zdecydowanie bardziej dolegliwe niż sam fakt wylegitymowania nas na ulicy. Po drugie, zachowajmy się tak, jakie zostało wydane polecenie przez policjanta. Dopiero później możemy w sposób zdecydowany żądać udzielenia informacji o przyczynie interwencji, o danych osoby kontrolującej i podstawie prawnej, która jest podstawą dokonywanych przez policjanta czynności. Po trzecie, jeśli mamy taką możliwość, to dokumentujmy całe zdarzenie. Jeżeli jesteśmy w towarzystwie innych osób, niech oni to robią. Pamiętajmy, że wolno nagrywać. Jesteśmy w miejscu publicznym. Nie ma zakazu nagrywania w miejscu publicznym, a policjant na służbie to funkcjonariusz publiczny. Pamiętajmy, że czym innym zupełnie jest dokumentowanie czynności, a czym innym jest udostępnianie później takiego nagrania w sieci. Jeżeli będzie policjant chciał, używając terminologii młodzieżowej, wlepić nam mandat, nie mamy obowiązku go przyjmować. Nie musimy zgadzać się z twierdzeniem policjanta. Mamy prawo do tego, aby niezawisły sąd rozstrzygnął, czy wykroczenie, które nam zarzucił policjant, faktycznie miało miejsce. Pamiętajmy, że nie możemy ulec presji, która będzie na nas wybierana przez policjanta. Bo jak nie będziemy chcieli przyjąć mandatu, to może zaprosić nas do radiowozu po to, żeby czynności kontynuować na komisariacie. Sugeruję wtedy, zapytajmy, panie oficerze, czy ja jestem zatrzymany bądź zatrzymana? Jeśli policjant nie powie, że jesteśmy zatrzymani, to możemy powiedzieć, to w takim razie bardzo panu dziękuję, rozumiem, że jestem wolny i mogę odejść. Jeśli będziemy się zachowywali w sposób kulturalny, a nie będziemy utrudniali czynności, to nie będziemy dawali paliwa policji do twierdzenia, że ewentualne nasze zatrzymanie było uzasadnione. No i wreszcie, wtedy kiedy będziemy wdawali się w dyskusję z policjantem, starajmy się pamiętać o tym, że on musi znać ustawę o policji. Artykuł 14 ust. 3, który mu nakazuje przy wykonywaniu czynności służbowych respektowanie godności ludzkiej oraz przestrzeganie ochrony praw człowieka. On musi znać artykuł 15 ust. 6, który mu nakazuje wykonywanie czynności w taki sposób, aby najmniej naruszały one dobre osobiste osoby, wobec której te czynności są podejmowane. I na końcu przypomnijmy funkcjonariuszowi, że obowiązują go nie tylko przepisy i rozkazy, że obowiązuje go również kodeks etyki zawodowej policjanta, który nakazuje mu postępować tak, aby jego działania mogły być przykładem praworządności i prowadziły do pogłębiania zaufania społecznego do policji. Paragraf drugi, że postępowanie policjanta w kontaktach z ludźmi powinno cechować życzliwość i bezstronność, która będzie wykluczała uprzedzenia rasowe, narodowościowe, wyznaniowe, polityczne i światopoglądowe. Paragraf szósty. I wreszcie, że powinien przestrzegać zasad poprawnego zachowania i kultury osobistej. Paragraf siódmy. Jako wisienkę na torcie możemy dodawać, że tak jak policja w całej Europie, a w związku z tym naszego policjanta, obowiązuje również Europejski Kodeks Etyki Zawodowej Policji, który mówi o tym, że policja musi być świadoma podstawowych praw jednostki, takich jak wolność sumienia, wyznania, wyrażania opinii, pokojowego gromadzenia się i przemieszczania. Jeżeli będziemy pamiętali o tym, że policjant to też człowiek, tak samo zdeterminowany i zdenerwowany jak my, tak samo jak my ma rodziny, to może efektem będą takie zachowania policji jak w Krakowie, w Łodzi. Ochraniają zgromadzonych, bo taka jest podstawowa funkcja policji. Zachowanie porządku publicznego. Jeżeli my tego porządku publicznego nie będziemy naruszać, nikt nie ma prawa wobec nas stosować jakichkolwiek środków i formy represji, ani jakichkolwiek innych czynności, do których jest uprawniona policja. Pamiętajmy o tym i trzymajmy się razem.